Perypetie włoskiego żołnierza w okupowanej stolicy powinien znać każdy porządny kinomaniak. Dodatkowo niezapomniane role Elżbiety Drzyżewskiej i Zbigniewa Cybulskiego. Mowa oczywiście o wspaniałej komedii Stanisława Lenartowicza Giuseppe w Warszawie, którą teraz możemy oglądać w lepszej, zmienionej jakości. Film Giuseppe w Warszawie swoją pierwszą premierę miał w 1964 roku, ale jak widać po tylu latach wcale nie stracił na popularności. Być może dlatego, że historia II wojny światowej w filmie Lenartowicza przybrała nowy, komediowy ton. Miała być to forma bardziej optymistycznego niż do tej pory patriotyzmu. Ale mówiąc o filmie, należy też wspomnieć o nieco zapomnianym tytułowym bohaterze. W rolę Giuseppa wcieli się włoski aktor Antonio Cifarello. Początkowo rolę Włocha miał zagrać Polak, ale finalnie reżyser zdecydował się na odtwórcę bardziej autentycznego i w efekcie decyzji tej nie pożałował. Jak wrażenia? Rewelacyjne. Widziałam to bardzo dawno temu w telewizji. To jakoś tak tego nie odebrano. Na wielkim ekranie ci fantastyczni aktorzy w tym wspaniałym filmie. No rewelacja. Nikt się nie zestarzał. Można to oglądać. Drzyżewska, Cybulski. Nie, wszyscy. Fantastycznie. Italiano, obiad na stole. Ancora mezz'ora è finito. A nie, mówię, że jeść. Jeść obiad. Jeść. Mangiare? Tak. Jestem zachwycony. I rekonstrukcją, oczywiście całą tą inicjatywą rekonstruowania arcydzieł, ale filmem. Ja go widziałem z dwa razy, ale dzisiaj mi się oglądało najlepiej. Z taką nostalgią, że to już chyba takiego warsztatu nie uczą. No to tak profesjonalnie zrobiony film nie zestarzał się w moim odczuciu nic. Z takim wdziękiem, tak fantastycznie opowiedziany, tak inteligentny, tak zagrany. Ale zastanawiające jest, że filmy robione z dystansem to jest ku nauce chyba wszystkich. Nie z patosem, nie takie serio, wprost. To filmy z dystansem najmniej się starzeją. Bardzo dobra komedia, no z dużą przyjemnością oglądałem Zbyszka i Elę Krzyżewską, bo z nimi miałem kontakt. Tutaj niewiele jest, ale jestem. Giuseppe w Warszawie to duża dawka humoru, niezależnie od pokolenia i mimo upływu czasu wciąż pozostanie perełką polskiej kinematografii.